uczelni. Tym razem już nie Akademia, a Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Na razie studenci będą kształcić się na dwóch wydziałach. Szacuje się, że od nowego roku akademickiego studia w Staszowie zacznie blisko 2000 osób. Jeszcze 4 lata temu w tym budynku mieścił się oddział Akademii Świętokrzyskiej. Jednak Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się, że uczelnia nie spełnia wymogów kadrowych i programowych. Oddział został zamknięty. Teraz znów trwają przygotowania do nowego roku akademickiego. Wszystkie procedury, jakie należą do uczelni, zostały podczynione. Są również podpisane porozumienia z burmistrzem i aktualnie trwają uzgodnienia i podpisywania stosownych umów co do korzystania z tych obiektów. A budynków nieodpłatnie użyczy uczelni Urząd Miasta. Staszów chce mieć uczelnię wyższą, bo zdaniem władz to najlepszy sposób zatrzymania miejscowej młodzieży. Przerwa, jaka była, wskazuje na to, że potrzeby takie są. Na razie w Staszowie swoją siedzibę będą miały dwa wydziały: pedagogiczne oraz zarządzania i marketingu na niestacjonarnych studiach licencjackich. Ale niewykluczone, że w przyszłości oddział będzie się rozwijał. Życzyłbym sobie, żeby stacjonarne były, bo to świadczy o akademickości. Z powstania ośrodka naukowego najbardziej cieszy się młodzież. W staszowskich szkołach uczy się kilka tysięcy przyszłych studentów. Ich zdaniem w mieście powinny powstawać wyższe uczelnie. Potrzebne są, bo dają wyższe wykształcenie, można znaleźć pracę. Mamy podstawy, żeby właśnie tutaj w Staszowie uczyć się, kształtować blisko domu, bo to jest najważniejsze, żeby podtrzymywać więzy z rodziną. Oddział zamiejscowy Akademii Świętokrzyskiej istniał 16 lat. W najlepszych latach uczelnia miała ponad 3000 studentów z całego kraju. Teraz uniwersytet liczy na to, że ośrodek będzie cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem. I dalej.